Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem podsumowanie Speed Servera, dlatego że jak pewnie wiecie, Speed Server został zamknięty w niedzielę, w zasadzie to w poniedziałek o północy, tak więc jeszcze w niedzielę o godzinie 23:59 można było walczyć o te pozycje w rankingu. No i jak sami możecie zauważyć, tak prezentuje się pierwsza 31 powiedzmy tego serwera. Oczywiście przelecimy tutaj do generalnie pierwszej 50, bo może was ciekawić, kto te awatary wygrał. No i oczywiście nie obyło się bez dramy, jak to miało miejsce na Speed Serwerze. Dramy praktycznie co tydzień mniej więcej wychodziły jakieś nowe, no i teraz na koniec również wyszła nowa drama. Od razu zaznaczę, że ten odcinek nagrywam we wtorek, od razu po nagraniu wtorkowego odcinka, żeby był w zapasie na czwartek, bo w czwartek nie będę miał jak wam nic nagrać, więc stwierdziłem, że dobrze by było po prostu wrzucić coś takiego. Tak więc okej. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Ten kciuk w górę i subik, dwie najważniejsze rzeczy, pamiętajcie o tym. I możemy zaczynać. Tak się prezentuje pierwsza dziesiątka. Pierwsza dziesiątka tego serwera, widzimy, że tak jak mówię, no serwer już zamknięty, więc nie możemy nic tutaj kompletnie zrobić, oprócz zalogowania się na konto. Jak widzicie, jest komunikat Speed Server został zakończony, najlepsze gracze w sali chwały zostaną wkrótce ogłoszeni, no to już widzimy. Tutaj nie możemy tak naprawdę nic robić, nie możemy sobie kliknąć, no tu kliknijmy OK, nic, totalnie nic, założyć podki, tutaj użyć tego, no po prostu wszystko jest oczywiście poblokowane. No i teraz tak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą pierwszą dziesiątkę? Z tego co wiem, żaden Polak niestety nie był w pierwszej dziesiątce. To akurat, mówiąc szczerze, no szkoda, no ale tak to niestety wyszło, że żaden Polak w tej pierwszej dziesiątce tutaj się nie znalazł. Jak widzicie, tutaj niestety ciężko mi ocenić, bo większość z gildii Pay to Win sobie zmieniła flagi, także nie wiem, kto jest jakiej narodowości dokładnie, no ale tutaj na 10 pozycji mamy na przykład kogoś z Czech, więc no akurat on się jeszcze załapał do tej pierwszej dziesiątki, no i dzięki temu, jak widzicie, ten awatar swój wygra. Także oni mają gwarantowane awatary, ta pierwsza dziesiątka, pierwszych 10 graczy. Powiem wam szczerze, że jestem dość ciekaw, jak te awatary nowe będą wyglądać, czy będą jakieś ładne, czy średnie. No to dużo zależy od tego, jak te osoby wyglądają, bo wiadomo, że awatar, jak ktoś ma taki charakterystyczny wygląd, to się fajniej właśnie tak kombi, powiedzmy, z tym jego wyglądem, niż ktoś, kto ma taki basicowy. No ale zobaczymy, jak się będą pojawiać te nowe awatary na serwerach, to pewnie wam postaram się je pokazać. No i tutaj, jeżeli chodzi o dalszą część serwera, no to jak widzimy, tu już mamy różne flagi. No i Polacy was pewnie i mnie zresztą też interesują. W pierwszej 20 jest Mefir, który jest Polakiem. Tutaj Zebo, no ale on się nie liczy i do niego zaraz przejdziemy, bo tutaj z Zebo wyniknęła dramka właśnie, znowu zresztą. I poczekajcie, kogo my tu jeszcze mamy w tej pierwszej? Pedro z tego co wiem jest widzem, więc pewnie ogląda, także pozdrawiam. No i tyle, więc w zasadzie nie licząc Zebo mamy dwóch Polaków tylko i wyłącznie w top 50, no chyba że ktoś tam zmienił jeszcze sobie flagę, no ale nie wiem, chyba że kogoś tu przeoczyłem, no ale wydaje mi się, że nie. No i dobra, tak to wygląda i oczywiście przypominam, że pierwsza dziesiątka ma gwarantowane awatary, a od tego top 11 do top 50 awatary będą losowo rozdawane, chyba również 10, jeżeli dobrze pamiętam. Ciekawostka, możecie, jeżeli zostały wam jakieś grzyby kupione na serwerze właśnie tym Speed, to możecie je przenieść sobie na swoje konto nowe na W52. Jeżeli planujecie tam grać, chcecie zakładać konto, to możecie to zrobić, powinniście dostać taką w gierce właśnie taką wiadomość. Każdy ma inny link, więc nie przepisujcie tego, bo tutaj ja taki dostałem po prostu. Każdy ma inny, więc to sobie po prostu, tak jak mówię, nie przepisujcie i kliknijcie i tam poinstruję was, jak to zrobić, bo jeżeli ktoś grał i mu zostały jakieś grzyby oczywiście kupione, to będzie mógł na W52 sobie je przenieść, jeżeli planuje na nim grać, także to taka krótka informacja. No i tak po prostu to top 50 wygląda. Co ciekawe, kto powiedzmy miał tam więcej rozumu czy coś, no to spadł z tego top 50, mówię tutaj oczywiście o osobach, które współpracują z twórcami, współpracują generalnie z Grom, to sobie po prostu spadli z tego top 50, żeby nie brać żadnego, nie ingerować w ranking, o może w ten sposób. Natomiast no w tym top 50 zostało dwóch graczy, którzy współpracują właśnie z gierką, jest to Zebo i jest to Fifko. No i nie mam pojęcia, jak to będzie
liczone, nie jestem pewien, czy po prostu oni zostaną zignorowani i tutaj będziemy jeszcze brali pod uwagę 51 i drugiego gracza. Nie mam totalnie pojęcia, jak to zostanie rozwikłane, to już jakby nas bardzo nie interesuje, to bardziej interesuje właśnie graczy, którzy tutaj są w tym top 50, a w zasadzie tych dwóch graczy, no bo oni tutaj wiadomo wskoczą do tego top 50 i będą mieli szansę walczyć o awatar, jeżeli tutaj ci koledzy zostaną wyrzuceni z tego rankingu. No moim zdaniem po prostu powinni w ostatni dzień się rozebrać, zdjąć ekwipunek, sprzedać czy coś i po prostu, żeby ich ludzie wyrzucili spoza tego top 50 i by było git, no ale niestety jak widzicie, no większość tak zrobiło, bo tu nikogo innego nie widzę w tym top 50, no ale Fifko i Zebo został. No i właśnie, z tego co wiem, Fifko po prostu nie grał, więc jakby został w tym rankingu tago, no ale Zebo... Wyniknęła z nim spora drama, a to dlatego, że Zebo w ostatniej minucie serwera, czyli w 23:59, atakował jednego z graczy, żeby go zepchnąć z rankingu. Z tego co wiem, ten gracz to jest Tomas, został, ostatecznie skończył jakby serwer na pozycji 17. No i z tego co on mówił, oczywiście ja tego bardzo nie potwierdzam tego, bo no, nie skończył 11, 12, tylko niżej, bo jest na 17 pozycji, ale pokazywał screena i w sumie tego screena mogę wam gdzieś tutaj pokazać, tylko poczekajcie sekundkę, bo to się działo wczoraj, a tu muszę, a nie, jest ten screen nawet dość blisko, powiedzmy. No i okej, pokażę wam jak to wyglądało, bo faktycznie udowodnił, że Zebo o tej 23:59 spychał go z tego rankingu, co moim zdaniem jest no rzeczą bardzo, bardzo niesmaczną. I osobiście uważam, że no nie powinno mieć miejsca coś takiego, no bo jak wiemy, dobra, tutaj macie, no zobaczcie, jest godzina, gestern 23:59, czyli to tam wczoraj, no i jak widzicie, tutaj no jakaś jedna osoba atakuje, ale głównie spam jest przez Zebo. Tak jak mówię, no jest to minuta do zakończenia serwera i z tego co opisywał ten gracz, był w top 10, chciał tam używać jeszcze wehikułu, żeby tej czci podbić i tego wszystkiego, no a koniec końców... został spchnięty przez niego, zepchnięty bardziej, no i przez to tego awatara nie wygra, musi liczyć na los szczęścia, jeżeli chodzi właśnie o losowanie z tych między top 11 a 50. Słabe, bardzo słabe i moim zdaniem niesmaczne, bo tak jak ja już tam pisałem na tawernie, bo zrobiła się z tego dość duża drama, z tego co wiem jeden z supporterów zareagował, przekazał tą sytuację, więc może jakoś to rozwiną w taki sposób, że ten Tomas dostanie jednak faktycznie ten awatar, to jeszcze muszą tam zadecydować wiadomo z góry, no ale moim zdaniem słabe, dlatego że dla Zebo i tak nie ma znaczenia, czy on będzie na tym serwerze 10, setny czy 5000, nie ma to totalnie dla niego znaczenia, więc tak jak mówię, no każdy o zdrowym, powiedzmy, rozsądku powinien faktycznie, no tak jak mówię, spaść z tego rankingu w byle jaki sposób, żeby nie ingerować w tą pierwszą 50. A tutaj on nie dość, że sam chciał się podbić, no to jeszcze zaingerował w top 10, gdzie zepchnął gracza, prawdopodobnie, który ten awatar mógł faktycznie wygrać. Wiadomo, że to będzie tak wyglądać, że tutaj gracze będą między sobą rywalizować w tą ostatnią minutę, żeby jak najwyżej być w rankingu, no ale osoba, która współpracuje z grą i faktycznie nie robi jej to różnicy, na której pozycji będzie robić coś takiego, no moim zdaniem jest to totalnie niesmaczne, jeżeli faktycznie tak było, że przez te ataki Tomas stracił tą 10. pozycję swoją, no to jednak moim zdaniem ten awatar powinien otrzymać mimo wszystko, tak jak mówię, decyzja jeszcze nie zapadła, co z tym zrobią, możecie dać znać w komentarzach, co o tym myślicie, bo moim zdaniem, no tak jak już wspominam, bardzo niesmaczne zachowanie, ja osobiście jakbym coś takiego zrobił, to bym się sam za siebie wstydził, no bo nie bardzo, no pozbawiać kogoś, kto, powiem wam szczerze, że ten serwer nie był wcale taki drogi, jak mi się wydawało, z tego co wiem w top 50, żeby się utrzymać, wcale nie trzeba było wydać tak dużo pieniędzy, w top 10 na pewno więcej, no ale też nie były to jakieś ogromne sumy, no a mimo wszystko, ale mimo wszystko jakieś tam były, więc no ta osoba na pewno wydała troszkę pieniędzy, żeby właśnie się utrzymać, no a tutaj jak widzicie coś takiego została pozbawiona.
no słabe, nie? Moim zdaniem słabe i możecie po prostu w komentarzu napisać, co wy na ten temat sądzicie. Tak jak mówię, tak wygląda to, ten serwer, zobaczymy, jak te awatarki będą wyglądać. Jeszcze z tego, co wiem, nie ma informacji, kto z tej między 10 a 50 wygrał te awatary, ale to może jak już będą te awatary generalnie gotowe dla wszystkich, to może zrobimy coś takiego, że po prostu przejrzymy każdego gracza, jaki ten awatar będzie miał i wtedy też dowiemy się ostatecznie, kto koniec końców te awatary wygrał. Może nagram taki odcinek, zobaczymy. To by było chyba na tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Napiszcie, co wy o tym myślicie. Napiszcie, czy graliście na speed serwerze, czy staraliście się o tę pierwszą 50 albo 10. Chętnie sobie poczytam. Także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!